Na dzisiejszej konferencji prasowej chciałbym dzisiaj przedstawić Państwu do dzisiaj prezesów i przedstawicieli stowarzyszeń, które na poprzedniej konferencji prasowej ogłosiły, że idą razem do wyborów. Jest z nami Ryszard Pałek ze Wspólnoty Samorządowej, jest z nami Kazimierz Woźniak z Radomian Razem, jest Jarosław Kowalik z Radomskiego Samorządu Obywatelskiego, jestem ja z Bezpartyjnych Radom. Szanowni Państwo, poprzednim razem ogłosiliśmy, że idziemy wspólnie pod wspólnym szyldem i nadszedł ten dzień, kiedy ten szyld chcemy Państwu przedstawić. Ale zanim to zrobimy, chcielibyśmy powiedzieć o tej głównej idei, jaka nam przyświeca, czyli o zmianie wizerunku Rady Miejskiej i pracy. I zaczniemy od tego, że pan Kazimierz Woźniak powie, jaki jest nasz stosunek do pracy przewodniczącego Rady. Proszę Państwa, idąc w ślad za naszą dewizą odpolitycznienia Rady Miejskiej, chcieliśmy to zacząć już od funkcjonowania Rady Miejskiej w Radomiu. Proszę Państwa, ustawa o samorządzie gminnym z 1990 roku w paragrafie pierwszym mówi: mieszkańcy gminy z mocy prawa tworzą wspólnotę samorządową. Jeszcze pozwoliłem sobie tą ustawę czytać jeszcze raz, chociaż ją znałem. Szukałem jakichkolwiek elementów politycznych w tej ustawie i nie ma. Władze w samorządzie oddaje się mieszkańcom. To mieszkańcy mają wybierać organy, mieszkańcy mają decydować o tym, co się dzieje w miastach, w gminach, w powiatach. Tam nie znalazłem nawet jednego słowa, jeżeli chodzi o to, że partie polityczne mają mieć jakikolwiek wpływ na funkcjonowanie gmin. Proszę Państwa, naszym wnioskiem, jeżeli będziemy mieli swoich radnych, swoich przedstawicieli w Radzie Miejskiej, jednym z pierwszych naszych wniosków będzie odpolitycznienie funkcjonowania Rady Miejskiej. To odpolitycznienie chcemy zacząć od funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej. Będziemy chcieli, żeby przewodniczący Rady był wybierany z komitetów, które nie wywodzą się z partii politycznych. Proszę Państwa, dlaczego tak chcemy zrobić? Dlatego, że mamy wizerunek funkcjonowania ostatniej kadencji Rady Miejskiej, kiedy przedstawicielami, przewodniczącymi Rady Gminy, Rady Miasta Radomia byli wybrani osoby z komitetów, z list partii politycznych i wiemy, jak te przebieg tych sesji, wizerunek, funkcjonowanie Rady jak wygląda. A wygląda on dość negatywnie, jeżeli chodzi o odbiór w społeczeństwie. Proszę Państwa, dlaczego o tym mówię, dlaczego chcemy na to zwrócić uwagę? Proszę Państwa, dlatego, że partie polityczne, które wystawiają komitety wyborcze, traktują funkcję przewodniczącego Rady jako łup polityczny, czyli obsadzają swojego człowieka na tej funkcji, a następnie ta osoba ma zagwarantować wpływy partii politycznej w samorządzie, w Radzie Miejskiej. Proszę Państwa, taki wizerunek mamy w funkcjonowaniu Rady Miejskiej w Radomiu. Przewodniczący, który jest wybrany z listy PiS, no niestety często łamie regulamin i statut obrad Rady Miejskiej i to dzieje się właśnie z pobudek politycznych. Ja kilka takich przykładów pozwolę sobie Państwu zacytować. Jeden z zapisów, a właściwie paragraf 10 regulaminu obrad Rady Miejskiej: przewodniczący Rady Miejskiej stoi na straży praw i godności Rady. Ja zacytowałem fragment tego paragrafu. Proszę Państwa, widzimy, jak ta godność Rady jest prezentowana. Przewodniczący Rady często przerywa wypowiedzi radnym, przerywa wypowiedzi prezydentowi, komentuje wypowiedzi, rzuca jakieś teksty, często no, na pograniczu obrazy osoby, która się wypowiadała. Także tu mamy ten wizerunek tego oddziaływania politycznego. Przewodniczący Rady nie powinien tych rzeczy robić. Jego zadaniem jest sprawne prowadzenie obrad Rady Miejskiej i jest to w regulaminie jasno zapisane. Kolejny z takich przykładów to jest paragraf 33. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym ich przebiegiem, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych. Proszę Państwa, widzimy tą zwięzłość wypowiedzi.
Często wypowiedzi są nie na temat, zupełnie oderwane od tematu, który jest tematem poddanym pod dyskusję, a przewodniczący rady nie ingeruje, w ogóle nie zwraca radnemu na to uwagi. A przewodniczący ma odpowiednie instrumenty do tego, żeby przywołać radnego do wypowiadania się w temacie, który jest przedmiotem obrad. Może, i jest to określone w paragrafie 34, może przywołać radnego tak zwanym tekstem do rzeczy. Raz, dwukrotnie, po dwukrotnie może odebrać radnemu dalszą możliwość wypowiedzi. Proszę Państwa, jeszcze kolejny z takich przykładów, to jest paragraf 36, gdzie mówi, że przewodniczący może udzielić głosu radnym poza kolejnością i poza porządkiem obrad, ale tylko w jednym określonym przypadku. Ten przypadek dotyczy wniosku formalnego i ta wypowiedź nie powinna być dłuższa jak jedną minutę. No niestety, to się dzieje u nas już dość często w ostatnim okresie czasu, kiedy radni dodatkowo zabierają głos i te wypowiedzi nie mają nic wspólnego z wnioskiem formalnym. Także jeden z priorytetów naszego uporządkowania, funkcjonowania i poprawy wizerunku pracy Rady Miejskiej to jest odpolitycznienie właśnie funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej. Bardzo dziękuję. A teraz chciałbym poprosić o głos Jarosława Kowalika, który przybliży nam patologię czy też problemy związane z funkcjonowaniem komisji. Proszę Państwa, podstawową rolą radnych samorządu jest reprezentowanie mieszkańców. Reprezentacja mieszkańców naszym zdaniem powinna odbywać się przede wszystkim poprzez dialog. Ten dialog powinien mieć miejsce na komisjach Rady Miejskiej. To właśnie tam powinny ścierać się wszystkie poglądy, to właśnie tam powinna odbyć się dyskusja z mieszkańcami, czy ten projekt jest słuszny, czy interes tej dzielnicy jest ważny, czy to rozwiązanie jest lepsze. I tego dialogu dzisiaj nie ma. Jak wiemy, komisje obradują przed sesją. Czasami zdarza się w innym dniu, ale one odbywają się w takich godzinach i przy braku praktycznie informacji dla mieszkańców, że mieszkańcy faktycznie nie uczestniczą, nie wiedzą, co też jest przedmiotem obrad danej komisji. Naszą rolą w przyszłym samorządzie będzie właśnie podjęcie tego dialogu z mieszkańcami. Podjęcie dialogu na komisjach, gdzie wszyscy mieszkańcy zainteresowani danym tematem, czy daną uchwałą, będą mogli przyjść, zabierać głos. Oczywiście jest to dziś dopuszczalne, nawet wskazane, ale niestety nie dzieje się tak. Mieszkańcy nie wiedzą, czego skutkiem jest często na sesjach Rady Miejskiej uczestnictwo wielu mieszkańców wzburzonych takim projektem, który już jest bezpośrednio poddany pod głosowanie, a wcześniej z tymi mieszkańcami nikt nie rozmawiał. Dlatego my będziemy chcieli właśnie ten dialog jako najważniejszy element samorządności i uczestnictwa mieszkańców w poczynaniach Rady Miejskiej, będziemy chcieli ten dialog postawić na pierwszym miejscu. Tak, aby każda uchwała, każdy projekt dyskutowany był z mieszkańcami właśnie na komisjach. Uważamy na to, że te komisje powinny odbywać się nie w takim miejscu, nie w takich godzinach, powiedzmy w małych pomieszczeniach, w godzinach tylko pasujących radnym, ale na przykład w budynku ratusza, tam po remoncie będą odpowiednie warunki, chociaż nie będzie warunków do obrad całej Rady Miejskiej, ale to mamy nadzieję zmienić i zmienimy po to, żeby tam cała Rada Miejska się zbierała, nie tylko komisje. Potrzeba do tego oczywiście odpowiednich warunków, pewnej modyfikacji projektu, który w tej chwili ogranicza powierzchnię tej sali, która wcześniej służyła radnym. No wracając, tam też będą właśnie odbywały się komisje i tam będziemy chcieli zapraszać mieszkańców, tam będziemy chcieli prowadzić ten dialog z mieszkańcami i oczywiście odpowiednio nagłaśniać dane tematy i terminy poszczególnych komisji, tak aby każdy mieszkaniec zainteresowany mógł przyjść na taką komisję, zapoznać się, zabrać głos, a później w efekcie obrad tejże komisji na sesji będzie w protokole zaznaczone, że takie głosy były przemawiające za takim rozwiązaniem, takie były za takim, a nie tak jak jest dzisiaj, Rada otrzymuje protokół, w którym jest zapisane, że
rada, że komisja popiera lub też nie popiera danego projektu. I w zasadzie radni nie wiedzą, jakie były głosy, jakie były dyskusje podczas tejże komisji. Komisje, jak wiemy, odbywają się w ekspresowym tempie. Zazwyczaj jest to podnoszenie rąk. Czasami zdarzają się dyskusje pomiędzy radnymi, zawiadomionymi o obradach komisji i tyle. A mieszkańcy dowiadują się później, że na sesji jest głosowanie takie, a nie inne, takiego, a nie innego rozwiązania i de facto bez wpływu, co, tak jak powiedziałem, często rodzi konflikty i często powoduje wiele niejasności, a wręcz czasami podejrzeń o takie, a nie inne rozwiązanie. To tyle. Dziękuję bardzo. A ponieważ oprócz tego, że Rada Miejska obraduje i są w niej komisje, to takim najważniejszym elementem pracy, wypracowania przez Radę Miejską jest budżet miasta i o tym chciałbym, żeby powiedział nam Ryszard Pałek. Witam serdecznie, nie do końca o budżecie. Jeżeli panowie, tu pan Kazimierz i pan Jarosław mówili o takich sprawach, które my jako radni możemy sami sobie wysterować, poprawić, udoskonalić, bo w przypadku na przykład tutaj, co pan Kazimierz podnosił, wystarczy zapis w regulaminie, że wniosek, umożliwienie, wniosek o zmianę prowadzącego, nie odwołanie przewodniczącego, o zmianę prowadzącego obrady. Jak się nagranie zachowuje, nie ma dobrej częstotliwości, nie ma dnia, podziękować mu w tym dniu, niech odpocznie, a nie koniecznie odwoływać, bo to jest cała procedura trudna, a zmiany prowadzącego bardzo łatwe. Taki niuans, to od nas zależy. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na wpływ partii politycznych, negatywny wpływ partii politycznych na samorząd, ale te decyzje są jakby bardziej poza nami. I na pewno państwo się spotykają z takimi sytuacjami. Czy państwo gdzieś spotkali się z sytuacją, że samorządy kłócą się o subwencję oświatową? Są malutkie gminy, duże, wielkie. Żadna gmina, żadną się nie wspiera subwencją oświatową. Wyliczone wagi, wskaźniki na każdego ucznia, na każdy oddział, na każdą szkołę o takim charakterze. I to chodzi. Setki tysięcy szkół i nie ma tych problemów. Czyli można tak subtelną materię ładnie podzielić uczciwie. Czy znamy takie coś jak dysproporcje w infrastrukturze, w rozwoju? Ostatnie 10-15 lat. Jeździłem do Kielc na studia podyplomowe, wiem jak tam wjeżdżałem, jakie to było miasto. Dzisiaj jestem mile zaskoczony, jak to miasto wygląda. Lublin to samo. Radom został z tyłu. Tak dzielono środki centralnie, że wydzielono, że my zostajemy z tyłu. A to jest tak proste wyliczyć, jak można uczciwie podzielić w tej materii także pieniądze, skoro można na każdą szkołę, na każdego ucznia. Znamy takie pojęcie zrównoważony rozwój, nie? Każdy mówi, że tak, zrównoważony rozwój, będziemy dbali. Czym do mniejszej miejscowości pojadą, miasteczka, tak, będziemy zabiegali o budowę, taką instytucję, taką placówkę. Nic z tego nie wychodzi. Cały czas jesteśmy w jakiś sposób w dolnym rankingu tych miejscowości, a jeszcze jako utraciliśmy status miasta wojewódzkiego, tym bardziej nam się należało, to było obiecane. Nic z tych rzeczy, obietnic się nie spełniło. Znamy takie pojęcia, dyskusje, że Płocko dostał 230 milionów z jakichś tam środków od marszałka, a Radom 30. Kolejne zjawisko. Widzę, ta ostatnio oglądam transmisję telewizyjną pobytu pana premiera w Kielcach, w Jędrzejowie. I tam padały takie sformułowanie, które mnie bardzo bolą. Trudno przyjść do porządku. Tak, te miejscowości dostały nad wyraz dobre pieniądze. Dobre, ponad nadproporcjonalne do tego, co tej miejscowości jakby się należało. Dlatego, że tu moje korzenie, tu moja rodzina. Tak, nie może być, proszę państwa. W tej sytuacji to jest tak, że jedna miejscowość okrada drugą. Jedni mieszkańcy żyją kosztem drugich, na szkodę działań drugich. Takie działanie z pozycji państwa jest naganne ze trzech miar. Jeszcze jedno. Znamy takie pojęcia. Tam jest nasz wójt, tam jest nasz burmistrz, tam prezydent nasz, tam damy, temu nie. Bo zawsze nie ma tak, żeby wszystkim podzielić i dać dosyta. Ale tą biedę czy to bogactwo uważam, że należy dzielić proporcjonalnie, równo, do majątku, do zasobności. Jesteśmy obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. Wszyscy mamy potrzeby, każde miasto ma pewne oczekiwania, plany rozwojowe i to należy te proporcje zachować. Dzisiaj tego nie ma poprzez to, że partie są. I od góry do dołu. I gdyby teraz, jak to rozwiązać, jak wyjść z tego klinczu, z tego nagannego tej sytuacji przez ostatnie naście czy kilkadziesiąt lat, które tutaj obserwujemy. Proszę państwa, bardzo prosta sprawa. Do mieszkańców apel. Nie głosować na partię.
nie głosować na partię. Wtedy udział bezpartyjnych się zwiększy i my ten porządek i te zabieganie spowodujemy, że nie będziemy albo wrogiem do tej opcji, u marszałka czy u ministra, po prostu neutralny byt. I o to bardzo proszę mieszkańców. Drugie rozwiązanie, okręgi jednomandatowe. Ten byt bywa najlepszy. On się nie musi zasłaniać żadną partią, nie musi zabiegać o bycie na żadnej liście. Myśmy się dlatego połączyli, żebyśmy zafunkcjonowali w samorządzie. Każdy z nas od stopna miał takie szanse wejścia. Dzisiaj, jako cztery podmioty, mamy poważniejsze szanse i liczymy na to, że wejdziemy do tego samorządu, będziemy listotny wpływ. I trzecie rozwiązanie, które może sprzyjać temu, to po prostu, tak jak wymieniałem, te wszystkie środki z budżetu państwa powinny być dzielone tak jak można subwencję oświatową, tak w każdej innej materii jeszcze łatwiej to podzielić, jeszcze łatwiej. Mamy odpowiednią ilość kilometrów dróg, wodociągu, wszystkiego. Są potrzeby konserwacyjne, rozwojowe, taki PKB, taki PIT, taki firmy, takie miasta płacą. Tu bardzo łatwo wskazać, co się danemu miastu, środowisku należy. I to jest nasza propozycja. Tyle mieszkańców. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak słyszycie, zebrała nas, zmotywowała nas pewna idea. Idea odpartyjnienia Rady Miejskiej i większego wpływu obywateli naszego miasta na to, co w Radzie Miejskiej się dzieje, na uchwały, na budżet, na to wszystko, co sprawia, że radomianom żyje się lepiej, wygodniej. W związku z tym postanowiliśmy pójść razem do tych wyborów i pod jednym szyldem, tak jak na początku mówiłem. Dziś chcemy Wam ten szyld zaprezentować. I to wydarzy się w tej chwili. Każdy z nas odkłada na razie swój szyld swojego stowarzyszenia, a będziemy już od dzisiaj występować pod jednym szyldem. Panowie, do dzieła. Państwo, idea bezpartyjności nam przyświeca i tą bezpartyjność nadal będziemy stawiać na pierwszym miejscu, ale oczywiście równoważny jest udział radomian i dlatego radomianie są w kolorze czerwonym, żeby wszyscy wiedzieli, że oni są w tym naszym projekcie najważniejsi. Mamy dzisiaj przygotowany mikrofon, jeżeli chodzi o pytania, ponieważ była taka uwaga, że niektórzy mieszkańcy mówili, że nie słyszeli, jakie padały pytania, na co tam odpowiada. Myśmy się domyślali, więc nie na to, a nie widzieliśmy. Także proszę ten mikrofon dostępnić. Gdzie ten mikrofon jest? Jest tutaj. Ale to proszę bardzo do mnie. To ja zadam to pytanie. Kiedy poznamy kandydata na prezydenta i kto nim będzie? Proszę Państwa, my nie uczestniczymy w wyścigu międzypartyjnym. Nie chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, jaka jest w Warszawie na dzień dzisiejszy, że praktycznie kampania teoretycznie nie zaczęła się, nie ma terminu wyborów, a kandydaci rozpoczęli festiwal obietnic i na dzisiaj poza tym festiwalem nic się nie dowiadujemy. My w tym na pewno uczestniczyć nie będziemy. Z pewnością przyjdzie taki moment, kiedy już będzie bliżej wyborów, by zaprezentować naszego kandydata i proszę wierzyć, że będzie to na tyle
reprezentujący całe środowiska mieszkańców bezpartyjnych, że będzie miał duże powodzenie i dużą popularność wśród mieszkańców, ale ten moment jeszcze nie nadszedł. Proszę Państwa, zaprzeczenie to, co się stało w Warszawie, kiedy PiS ogłosił swoich kandydatach w dużych miastach, jest to słowami przewodniczącego tej partii, to jest właśnie to kuriozum, z którym walczymy. To jest zaprzeczenie tej samorządności. To jest pokazanie, że partie polityczne traktują władze w dużych miastach jako łup politycznych i wystawiają tam swoich prominentnych działaczy, swoich posłów. Najczęściej to są posłowie, ci prominentni, którzy tam występują najczęściej w mediach, którzy są prezentowani, przedstawiani. To jest to kuriozum, które naprawdę, z którym walczymy i które uważamy, że jest złem dla miasta. Dlatego, że później ta polityka przenosi się na poziom samorządu, czyli na poziom prezydenta, wójta, burmistrza, a z tej pozycji również do rad gmin, rad miast, rad powiatów, rad sejmików. To ja krótko powiem. Wydaje mi się, że powinniśmy czekać do ostatniego dnia, ponieważ w jednym z miast podczas spotkania, zawiązania stowarzyszenia wybrano kandydata, następnego dnia go zamknięto, aresztowano. Przedwczoraj. W jednym z miast padła decyzja, że on startuje, następnego dnia go aresztowali, proszę Państwa. Znana osoba bardzo publiczna. W związku z tym... Który z nas, o kim wiesz? Nie, to my wszyscy nie jesteśmy aresztowani. Nie. To jest tak pół żartem, pół serio oczywiście, ale wydaje mi się, że przyjdzie taki moment, kiedy naprawdę wystawimy kandydata. No musimy poczekać na rywali. Nam się tak na coś śpieszy. My mamy ten komfort, że jest nasz trzech chętnych do startowania tutaj. Nie spieramy się z sobą i wybierzemy w konsensusie tego kandydata. Musi być najlepszy, najbardziej optymalny w stosunku do tych, którzy będą następni. Najważniejsze jest to, żaden nie powiedział, że ja i tylko ja. W związku z tym będzie to wybór oparty na merytorycznych przesłankach. Do mikrofonu. Chciałam zapytać o kwestię przewodniczącego, bo nie bardzo sobie wyobrażam sytuację, kiedy zgłasza partia swojego kandydata i co wtedy? Wybory są tajne. Ale to jest nasze jak gdyby takie przesłanie i apel do tych radnych, którzy będą w Radzie Miejskiej, żeby kierując się sprawnością przebiegu, dotrzymaniem tej zapewnienia godności Rady Miejskiej, sprawności obrad, żeby dana osoba była poza list partyjnych, żeby na nią nie było żadnych wpływów i istotą prowadzenia obrad to jest statut i regulamin obrad Rady Miejskiej. Mieliśmy już taki okres, kiedy pan Tadeusz Derlatka był przewodniczącym rady. Nie było to ugrupowanie, które miało najwięcej radnych. Nie było. Natomiast on został wybrany i przewodniczył obradom Rady Miejskiej. I w moim odczuciu był to jeden chyba z najlepszych okresów, kiedy było to w miarę sprawnie prowadzone. Zakładamy, że będą trzy siły w Radzie Miejskiej podstawowe. Prawo i Sprawiedliwość, Platforma i my. A ja mam nadzieję, że nas partii politycznych będzie bardzo mało. Bezpartyjni radomianie. I w związku z tym jedna partia nie będzie chciała, żeby z tamtej partii był przewodniczący, ta nie będzie chciała, żeby z tej. W związku z tym optymalnym rozwiązaniem będzie, żeby ktoś był z bezpartyjnych. I to logika na to wskazuje. A regulamin obrad Rady Miejskiej mówi, że jest przewodniczący i trzech wiceprzewodniczących. W związku z tym każdy klub może mieć funkcję wiceprzewodniczącego w strukturach Prezydium Rady Miejskiej. Natomiast nam chodzi głównie o to, żeby przewodniczący był osobą apolityczną. Także my będziemy mieli przewodniczącego, z tego wynika w naszej odpowiedzi. Od nas będzie przewodniczący Rady Miejskiej. Chciałem zapytać o wasz komentarz do projektu obniżek pensji samorządowców. No to może ja, bo już panowie zabierali głos, to moim zdaniem, myślę, że panowie potwierdzą, jest to działanie populistyczne, od kości populistyczne i takich rzeczy nie powinno się robić. Po prostu
Partie polityczne szukają poklasku i robią to tylko i wyłącznie pod słupki wyborcze. W związku z tym mój komentarz jest to działanie typowo populistyczne. Dobrze, żeby zaczęły partie polityczne obniżenie wynagrodzeń w spółkach Skarbu Państwa, gdzie te wynagrodzenia sięgają miesięcznie setek tysięcy złotych, gdzie w radach nadzorczych obsadzani są również członkowie tej partii politycznej, tak zwane synekury są. I ja myślę, że powinno się tam zrobić największy porządek. Natomiast przynajmniej w moim odczuciu wynagrodzenie prezydenta miasta tej wielkości co radem jest na właściwym poziomie i ono nie powinno być obniżane. To ja jednym gorączkowym. Proszę porównać zakres obowiązku, intensywność pracy prezydenta miasta Radomia i posłów. Proszę porównać. To jest dwa światy, trzy światy, trzy, pięć kategorii klas różnicy obciążenia i odpowiedzialności. Zgadza się. I przynajmniej ja, jeżeli będę miał na to wpływ w następnej kadencji, będę wnioskował o to, żeby mieli adekwatne ustawione wynagrodzenie do wyników osiąganych przez tą spółkę, do obrotów osiąganych przez tą spółkę, a nie na zasadzie, że z tego przydziału należy im się tam 4-5-krotność wynagrodzenia. Nie, to jest naganne i uważam, że porządek w tym należałoby też zrobić. I w spółkach zgadzam się, natomiast jeżeli chodzi o wynagrodzenie prezydenta, ono na pewno nie jest wygórowane. Aczkolwiek trzeba też pamiętać, że wysokiej klasy menadżer, żeby przyszedł do samorządu, musi być też odpowiednio wynagradzany. Tutaj nie możemy popaść w paranoję, bo tak naprawdę w samorządzie, w spółkach no zostaną nam tylko ludzie, którzy pójdą tam znikąd i bez doświadczenia i tak dalej. Także tutaj musimy zwracać na to uwagę, żeby jednak nie przesadzić, bo chcąc mieć dobre zarządy i dobrych menadżerów, no oni muszą być też odpowiednio wynagradzani. No, tak, pod warunkiem, że są wynagradzani za wyniki, a tak nie jest, za tak sam jest, fakt oczywiście. Bycia prezesem danej spółki. Oczywiście. Ja jeszcze tylko dodam, bo na spotkaniu w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu na jednym z prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości tenże oświadczył, że sami panowie z partii PiS, partii rządzącej zagonili się w kozi róg i to działanie jest pod publiczkę. W związku z tym ludzie tak uważają i nawet ci, którzy o tym decydują, tak uważają. Proszę Państwa, jeżeli może to jeszcze kilka słów odnośnie tej naszej nazwy. Proszę Państwa, ta nazwa rodziła się, no powiem szczerze, że około 2 miesięcy czasu. Jest nazwa, to jest kompromis. Kompromis wszystkich 4 ugrupowań. Były różne wersje. Byli Radomianie Razem jako jedna z propozycji nazw. Byli bezpartyjni, samo hasło bezpartyjni było bezpartyjni Radomianie Razem, no i w wyniku kompromisu... No i bezpartyjny samorząd też. No i bezpartyjny samorząd, tak jest od wspólnoty samorządowej. Także próbowaliśmy połączyć nazwy wszystkich 4 stowarzyszeń. No i ten kompromis, no kompromis, który powiem szczerze, przeszedł bez, ten ostateczny, bez większych jakichś no, animozji. Jedynie dyskusja była odnośnie tego znaku, tej erki. Tu mogą być pytania, dlaczego ten znak się pojawił. Kolega Jarek tu 2 zdania jeszcze na ten temat powie, ale mówię, jest to wynik kompromisu. Chcemy podkreślić bezpartyjność i to, że w ramach tego komitetu właśnie bezpartyjni mogą startować Radomianie, którym leży dobro naszego miasta. Tak, to R to jest historyczny herb naszego miasta, królewskiego miasta, co jest podkreślone. I tutaj chcemy w dalszym ciągu kontynuować rozpowszechnianie, że tak powiem, tej wiedzy i budzić dumę wśród mieszkańców, że jednak Radom to nie jest, to jest przede wszystkim, to jest miasto królewskie. Ale jeżeli mają Państwo jakieś pytania jeszcze, to prosimy.
Dziękujemy w takim razie za przybycie, dziękujemy za cierpliwość i polecamy się Państwa uwadze. Dziękuję. Do widzenia.